Jest trzeci frag na koncie, o to chodzi ludzie, o to chodzi. Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z PUBG'a na moim kanale. Jeżeli wam się materiał spodoba, to dajcie łapę w górę, subika, dzwonek, powiadomień. My sobie lądujemy tutaj na terminalu, podnosimy giwery i zaczynamy cisnąć. A skąd ta agresywna gierka u mnie taka? Zaraz wam o wszystkim opowiem, ale najpierw trzeba tutaj się rozprawić z przeciwnikami, bo tego może trochę tutaj zaraz być. Bierzemy sobie broń, podnosimy jak najszybciej, daj tego umpa cokolwiek, żeby to przeładować. Dobra, jest jeden frag na koncie. Spokojnie, spokojnie, ja się muszę chwilę skupić na starcie. Bo to trzeba, wiecie, trzeba pocisnąć. Trzeba pocisnąć i zaraz będziemy grać. Zaraz będziemy grać spokojnie. Ło, Dragunov, dobra, mamy to. Mamy to, widzowie. To jest nasz mecz. To jest mecz, który robimy, nie? Tutaj wygrywamy. Tutaj nie ma srania po krzakach, że tak powiem. Magazynek powiększony, biorę, kask dwójka, biorę. Jeszcze tutaj trzeba popodnosić te rzeczy. Kompensator to już nie chcę do PMA. Dobra, bierzemy tutaj amunicję, że czasem nie brakło, jak będziemy czyścić zaraz tych ziomali wszystkich dookoła. Ogólnie agresywna gra u mnie wzięła się z tego, że mam nowego pubgowego idola. Mam nowego pubgowego idola, jakim jest TGLTN. Czyli zawodnik, który jest mistrzem bodajże świata w PUBG-u. Ja go poznałem dopiero dzisiaj, sobie dzisiaj jego kanał śledziłem, ale jak pooglądałem jego materiały, ludzie, to serio, serio mi się to mega spodobało. I jakby szacun dla gościa, co on w tej grze robi. Dlatego skopiowałem jego konfig cały, mam cały konfig jego pobrany i próbujemy, ludzie, być jak on. Gramy jego playstylem, próbuję sobie ćwiczyć te agresywne gierki i może w końcu, wiecie, też jeszcze będę dobry w PUBG. Ja miałem zawsze tak, że całe życie motywowałem się tym, że właśnie oglądałem innych graczy, jak cisnęli w te gierki i dzięki temu łapałem od nich te triki różne, czy uwierzcie, jak grać, te movementy. Sobie ćwiczyłem te taktyczki, jakie bronie mieli, jakie tam, wiecie, używali bajerów, żeby wszystkich klikać, no i TGLTN zrobił na mnie wrażenie takie, że no chciałbym klikać jak on. Chciałbym klikać jak on. Wiem, że polscy gracze się z nim czasami zmierzali na turniejach, spotykają się na turniejach, bo on gra turnieje sportowe głównie. I na turniejach można go sobie obejrzeć. Dobra, tam z przodu mamy jeszcze jakieś granaty latające. Jest gość. Gdyby stał na tej linii idealnie, to czuję, żebyśmy mogli tam z główeczką celować, ale... O! Dobra, zaczyna mieć tutaj dużo oponentów. Drugi frag na koncie. Jest trzeci frag na koncie, o to chodzi ludzie, o to chodzi. Widzicie, naoglądałem się tego PUBG'a, naoglądałem się tego PUBG'a i tutaj te fragi wychodzą. Biegnie kolejny gość. Czwarty frag na koncie. No. Klasa, klasa, klasa. Być jak TGLTN, moi drodzy. Patrzcie, jak dużo daje oglądanie takich filmików na YouTubie, nie? Tak się wydaje, że a, oglądasz te gierki, oglądasz te gameplaye, co ci to daje? To jest ogarnięcie w grze. Poglądanie takich filmików daje bardzo dużo. Konfig sobie też od niego przygotowałem. Gra mi się może dzięki temu konfigowi lepiej teraz. Mam lepiej wszystko przygotowane. Jeżeli chcecie konfig TGLTN, to po prostu wpiszcie na YouTubie TGLTN settings i sprzed roku macie filmik, gdzie właśnie on te wszystkie ustawienia pokazuje i tłumaczy. I tam macie wszystko właśnie ogarnięte. Dobra. Ja jestem już gotowy tutaj. Na tym odcinku już jestem zadowolony. Już jestem naprawdę zadowolony. Cztery ładne fragi wpadły tutaj. Walczyliśmy dzielnie. Botów nie ma w ogóle. To jest mocne. Nie mamy botów aktualnie. Jest późna godzina, bo jest druga godzina, o której gramy aktualnie. Ale nie ma żadnych bociszy i się gra solidnie teraz, no. Nie było łatwo, nie było łatwo, ale te fragi wyciągnęliśmy tak naprawdę z klasą, z klasą, z klasą. Żeby głupio nie zginąć, nie? W tym meczu tylko po prostu cisnąć dalej. Tam mamy kolejną strefę, nie mamy pojazdu, mamy samochody, dobra, więc sobie tutaj podejdziemy i
I zaczniemy rotację, ale podejdę sobie na drugą stronę, żeby nie być środkiem drogi i nie być aż tak wystawionym na przeciwników. Ogólnie na tej mapie średnio lubię grać, tutaj mało co widać przez te krzaki też. No i zagram Erangela, najwięcej meczów oglądałem na Erangelu właśnie jak DG grał. I też bym tego Erangela chciał sobie kliknąć, nie? Gdybyśmy mogli wtedy, wiecie, zaszaleli lepiej. Dobra, bierzemy bugiego i jedziemy tym bugiem do kolejnej strefy. Okej, dostaję serię tutaj przejeżdżając, ale wiem gdzie gość jest. To jest kar. O, tragedia. Jak mówiłem, byleby głupio nie zginąć i coraz bliżej mi do tego. Coraz bliżej mi do tego, że właśnie się jakoś bez sensu wyłożyć, że dostanę skara, zaraz uderzając tym bugiem w jakąś skałkę i cofając, nie? Więc tutaj no... No na to muszę uważać. Te strzały z przodu jakieś słychać. Tu mamy oponenta jakiegoś, to... Dobra, spierdzieliłem to strasznie, miałem tego gościa, głowy nie trafiłem, bo spanikowałem, no nic, widzimy się zaraz w kolejnym meczu. Dobra, jeden gość już leży. Więc grzejemy się powoli, zaczynamy tej przygody pubgowe, mamy Miramar, no tam się no niestety nie udało przeżyć, no ale to był mój frag, tylko po prostu no zmisowałem go, tak czasami te challenge się przegrywa, nie, jeżeli źle przeciągniecie, dostajecie po prostu na łeb i się składacie. No i tam akurat przeciwnik no lepiej od nas przeciągnął. No nie trafiłem i przez to, żeśmy to stracili. A miałem czas na to, żeby po prostu przymierzyć gościa zdjąć. To się szybko podleczmy. To i wylądowało obok nas jeszcze kilka osób, nie jesteśmy na pewno sami, więc zaraz sobie podejdziemy tam kliknąć jakiegoś innego zawodnika. Załadujmy to, dobra, idziemy dalej. Kałach jest na razie, gramy tym kałachem. W ogóle kałachy nam się tutaj strasznie respią dzisiaj. I tymi kałachami gramy. Póki co, nie? Ale jak działa, to nie ma co narzekać. Bo heady wchodzą. Dobra, bierzemy tu czwórkę. Beryl, o, Beryla to wolę. Akurat tutaj musi podmianka pójść. Dobra, bierzemy to. Okej, idziemy dalej. Załadujmy sobie i namierzyć musimy kolejny. No Dragunowa jakbym miał, to byłaby inna klasa gry, nie? SKS też nie jest zły. No właśnie. Pyk, dobra, leży kolejny gracz na koncie. No takie rozgrywkowe w Ragunie też czasami spoko. Chciałbym się udać w kierunku tego Pekado, żeby tam właśnie jakiś graczy spotkać, bo na Pekado na pewno będą. Pekado jest strefą zawsze hot dropa. Dużo ludzi lata ogólnie no to Pekado, więc też do tego Pekado chciałbym sobie tutaj podjechać i może kogoś wyciągnąć, biorąc pod uwagę to, że mamy Dragunowa i Dragunowym jak po prostu traficie w łeb, to tego fraga zdobędziecie, nie? Więc warto podjeżdżać, warto z tego korzystać. Jestem pod tym Pekado, troszkę się tam postrzelałem, ale tam nie ma potencjału na fraga, póki co widzę. Takie strzelanko na daleko, to jest, wiecie, to jest... Obijanie się, tutaj Karek do nas strzela, no ten gość, dobra, będzie teraz kombinował. O, dobra, siadł w furę, może będzie do nas podjeżdżał. To już ciekawiej będzie wyglądało trochę. Jakbyśmy się tak zderzyli z nim, nie? Tutaj zaczęli się strzelać, ale dobra, niech se tam jedzie na razie. Jeszcze został na tym Pekado cały czas, siedzi tutaj. Pewnie na ten domek duży wyjdzie, będzie z tego domku próbował strzelać. Okej, okay, dobra, tam poszła czerwona ta flara. Myślałem, że tutaj w ogóle jest, wiecie, jakaś akcja robiona pod to, że ktoś będzie, nie, mortara puszczał na nas czy coś. Ale czerwona flarka została rzucona na razie i tutaj za chwilę będzie zlot przeciwników, więc no, wybejtował, że tak powiem, wybejtował. I zaraz się tego może trochę nam tutaj pokazać. W ogóle z Panzera, jakbyście umieli strzelać na daleko, to też jest niezłe, nie? Jak ktoś sobie do tej skrzynki podchodzi drobowej, wytrafiacie w to z Panzera i po prostu goś spada i wam daje lutens, nie? Ale to jest ciężkie, że z tego strzelać celnie w miarę. Zdarzyło mi się paść od tego i to w przeciągu ostatnich 2 dni. Także goś biegł do budynku, w ogóle załadował mi z tego Panzera i jemu się nic nie stało, ja spadłem z rowerka, więc no też nie wiem jaki tam jest hitbox aktualnie w tym. Ale wiem, że w budynkach z tego się da strzelać, także was to nie rozwali, a wy macie pewnego fraga, jeżeli w pomieszczenie traficie po prostu. Więc też jakoś to tam sobie działa. Dobra, tu gdzieś ta czerwona flara poszła. Strzały z tego Karixona słychać, ale...
Tej flary nie widzę. O, dobra, coś biegnie. To jest bot. Albo i nie. Nie, to jest gracz. Dobra, jest głowa. To był gracz. To był gracz, bo widziałem go. No sadzi się. Dobra, to dwa kary do mnie strzelają w tym miejscu. Spoko, ja się stąd ewakuuję. Właśnie, może zaczyna się... Zaczynają się kłopoty robić, jak tutaj tylu gości się wcelowywuje we mnie i każdy tak trafia. Powiem wam szczerze, jakby mnie trafił drugi raz tego kara, to bym mnie zdział. Bo mi HP tutaj dosyć mocno zbił, ale ja już nie chcę. Ja już nie chcę, ja już jest mi nie chcę strzelać. On jest na pozycji trafionej, więc jak trafił, to niech już sobie tam trafia dalej, ale nie we mnie. Ja stamtąd się ewakuuję. Wiecie, może miał skopa 8, nie? Jakiegoś na tym karze i to też będzie wchodzić. Co, energetykę weźmiemy, tam środek na siebie. To od razu podniesiemy, idziemy dalej tutaj na górę jeszcze zobaczyć, bo ja tak pić ogólnie za dużo nie mam, nie? Tych energetyków, więc warto się tak jeszcze może trochę przejść i rozglądnąć. Bo może tutaj coś jeszcze, wiecie, znajdziemy, nie? No sadzi się ten kar. Tutaj jest. Jak widzicie, ta niebieska krew, nie? To jest TGLTA na config, a on to ma włączone. W parametrach startowych gry trzeba wpisać komendę Korean Rating, coś takiego i wam się wtedy wyświetla. Ale już siedzi sobie w domku z tą snajperką i po prostu sobie strzela tam. No spoko. Ja sobie do niego też postrzelam. Wiecie, ja sobie go trafiam. On się musi leczyć teraz, bo dostał ode mnie dwie bomby. Dwie bombki dostał i się musi leczyć. No ja muszę rotować po prostu, więc to też dla mnie jest taka... No, sytuacja nie jest win-win aktualnie, bo... On ma strefę. Ja tej strefy nie mam, ale też mam ty. Mam strefę, ale mam plecak strefowy. Co mogę pozwolić na wolniejszą rotację, ale idziemy tam, bo tam granaty jakieś w niego pod domkiem wybuchają. Dobra, dostaję jeszcze od innego typa. Czy na domku siedzi. O, panie, dobra, więc musimy walczyć teraz. Musimy już walczyć o strefy w tym momencie, bo zaczęli nas bić z każdej strony. Trafiliśmy moment gry, gdzie nas z każdej strony chcą rozwalić. Póki co. Dlatego będziemy musieli sobie któryś z tych stron wyczyścić. Jeżeli chcemy dalej być w tej grze. Bo zaczyna się robić nieciekawie. No coś... Krzak jest, myślałem, że to gdzieś tam na górce już wystoi. Tu będzie rotacja, pewnie spod tego domku robiona. No właśnie, patrzcie. Gość dojeżdża. Jest frag dla mnie, dobra, elegancko. Frag dla mnie wpadł, tylko tutaj już ktoś do mnie strzela inny. A spokojnie, my sobie możemy pozwolić tej... O właśnie, pyk. Trafiłem gościa w łeb w ogóle, ale nie spadł. RNG Dragunowa mu teraz pomogło. No ja tutaj rotować będę musiał, ale też do mnie strzelał ktoś z tamtej strony. Komar mi lata jakiś tutaj na monitorze, no muszę go też się pozbyć, bo mnie w nocy pogryzie. Dobra, z pleców dostaję bombę. Ktoś za strefy. Siedzi za strefą i strzela z tego kara, no żebym mu takiego liścia sprzedał za to. No nic ludzie, tak to czasami bywa. Co patrz, następnego się czepił i będzie grał za tą strefą, będzie się leczył, bo ta strefa jeszcze nie bije i dłużej niech tu stoi. I tam jest dwóch gości, patrzcie, i też się przez nich pofragowali. Ale goś psuje gierki strasznie. No nic, dobra, ale tak czasami też
ktoś może grać, ktoś czasami ma taką taktykę i tak się ustawia. Dzisiaj dużo pofragowaliśmy, bardzo dużo, były to fajne fragi, był to mecz bardzo dynamiczny. Mam nadzieję, że wam się materiał podobał, a ja już więcej dzisiaj nie nagram, bo mamy prace serwisowe. Dzięki wielkie za oglądanie, no i trzymajcie się, do następnego, cześć wam!